Cześć, ja jestem Virios, witam Cię w kolejnym odcinku serii The Binding of Isaac Rebirth. Tym razem już prawidłowo starałem się mówić i jest ze mną jak zwykle Magda. Cześć, witam wszystkich. I będziemy tłukli dzisiaj kolejny challenge. Tak. Z listy. Hi, brow. Nie wiem, czy w sumie odpalać, czy jeszcze no, odpalaj. Nie, ogłoszenia parafialne masz? Nie mam ogłoszeń parafialnych. Standardowe odcinki wychodzą randomowo. Męczymy challenge aż do końca listy, a potem zobaczymy. O ile wytrzymamy aż tyle. O Boże, tutaj jest number one w tym. Nieco, że wyglądam jakbym z błota wylazła. Mam szczęśliwą kubkę, to jeszcze... Le. Tak, to jest taki kaczany level. Dużo kaki się wala. Kaczany, Boże, kaczany mi się z kaczkami skojarzyło, kaczany. Albo kaczany, to wiesz co to jeszcze jest? Te takie ogryski. Kakowy? O, kakowy bardziej, bo kaczany to są jeszcze te środki z kapusty. To się kaczanem nazywa. I toksyczna kaka, nie! Kurna. Ja mam małe kaki. Nie wiesz, czy tutaj są treasure roomy? Z tego co wiem, nie ma. No właśnie widzowie ostatnio pisali, że przeważnie w challenge'ach nie było, nie? No ale w niektórych właśnie były. Wiesz co, właśnie sprawdzałem opis i na przykład w tym poprzednim, który graliśmy, były. O, odzyskałam. A co robi ten item pod spacją? Zamienia przeciwników w kakę. A, miłe. A na bossie jak użyję, to w co? Nie, na niebosowych przeciwnikach. Bo ja się tak nie bawię. No idź ty brzydalu, mały. Tak, jeszcze wleź sobie Madziu w krew. To nie te dni, dziewczyno. Także to będzie odcinek, w którym będziemy bogaci. Tak, będzie śmierdzący. Ale będziemy bardzo bogaci, bo mamy przecież tą Petrified Poop, bodajże, tak się nazywa. Wiesz, że ja swoje nazwy stosuję. Jezu, no ten dzisiaj... trinket skakał, no. Wiem, ale dzisiaj nie jest mój dzień, ja dzisiaj zginę tutaj zaraz. Już na pierwszym bossie pragnę zauważyć, nadmienić. Czy ty możesz umrzeć wreszcie, paskudo mała? Daj mi trochę czasu. Mówiła o małej paskudzinie, o dłużej. Żeby tak, wiesz, woli ścisłości. Dobra, bo spokojnie, co miałeś za bossa w ogóle? Jeszcze nie miałem. Aha, ty zwiedzasz. Tak. U mnie, ja wychodzę z założenia, nie ma treasure roomów, to idę na bossa. Widow. A nie, to ja miałam dwie małe paskudy. O, a was to ja lubię, a. Coś się nie obudził. No. Oh Jesus, Widow jest przerąbana na takim krótkim zasięgu. Mhm. To ci mówiłam ostatnio, miałam właśnie number one i jeszcze coś, co ja jej zebrałam, że jeszcze bardziej mi ograniczyło te strzały, no to musiałam przerwać grę, zacząć od nowa, bo nie mogłam pojąć na ścianie. Opowiadałaś, że nie mogłaś dostrzelić w ogóle. Tak. No. Jest, przeżyłem jakoś. Straciłem oczywiście Eternal Hearta. Eternal Hearta miałeś, jak to pozwolił? Ja nie miałam. Znaczy, no miałem w sensie, no bo znalazłem Super Secret Room. A to jednak nie szukałam. Dobra, jeszcze postaram się znaleźć... A, dobra, już nie będę cudował. No i oczywiście dzisiaj będę failował, bo gram na padzie, a w związku z tym, że właśnie jeszcze się nie ogarnąłem z nim kompletnie... Tak, słuchajcie, Virus chce zabłysnąć. To właśnie... A zróbmy sobie taki challenge, że obaj będziemy na padzie grali. Ale ja straszliwie, to będzie mega długi odcinek. Albo przecież mega, ja też nie umiem grać na padzie. Albo mega szybki właśnie. No ja też nie umiem na padzie grać. Zresztą opowiadałam ci. No ile się to będziesz żyło, mucho wredna? No. Wlazłam na skałę i myślę, że jest fajna. No wyleź. Normalnie kaczane pomieszczenia. Serduszko dostałam. A ja mam takie zapajonkowane, zamuszone. To pewnie masz celar. Zaraz, jak zabiję to, co do mnie leci, to ci powiem, co ja tam mam. To nie jest taka prosta sprawa, wiesz, w trakcie walki sprawdzić, co się ma. Ja ci powiem, kurde, że ja nie mam żadnego pojęcia, jak sprawdzić nazwę levelu, na którym się jest. Tabem, podwiększasz sobie mapę, dwa razy taba, klikasz i ci pokazuje. Taba tak, nie. Tak, mapę, ale jej nazwę.
Czy to jest na przetrzymujesz przykład, taba. Ja mam basement drugi. A, faktycznie. No. A, widzisz. Dość, co dzień uczymy się nowych rzeczy. Tak, co odcinek. Codziennie nie chcę ze mną grać. Nie mam czasu. No wybaczam ci to. I to tylko dlatego, że Wiedźmina dwójkę robisz. Trójkę. Żadnego nie grałam, dobra, mniejsza, ale będę u CTSG oglądać, jak on będzie nagrywał. Jezus Maria, jestem chytry, ale dobra. Chytry video z Krakowa. Ty jesteś chytry? No normalnie miałem, wiesz, kolcami otoczony hajs i co oczywiście zrobiłem? Wszedłem, nie dostając damage'u i tak kodeks czekając już przebiegłem. O, ja bombkę dostałam. Jezus, czytałam ci. Urdzisz Pride. Walczę z Pride'em. Skąd ty Pride'a znalazłeś? Ja nie miałam. A był na levelu dziad. Ale wiesz co, w challenge'ach powinny być te same te seedy. Albo możliwość ustawienia tego samego seedu. No. Bo to jest nie fair. Definitywnie. Ale przynajmniej taki jest fajny patent, że mi Pride łaskawie odkrył Secret Boom. O, widzisz, jaki miły. Dokładnie. To jest właśnie dobre wychowanie. O, monstro, dzień dobry. Już kurna, sobie... jestem idiotką. Boże, czy ja muszę słyszeć to co odcinek? Wymyśl coś nowego i oryginalnego. A nie, o sorry, ostatnio było jestem debilem. No to dobrze, dzisiaj to było... To też zamiennie można potraktować. No po prostu, ja pierdzielę, miałem Folharta i sobie wpadłem na życzenie po prostu w kolce. A, to ja tak często miałam. Że na szybko biegnę sobie po prostu... I ubudu. I klas. Bo sobie zapomnę po prostu, że gdzieś był... O, właśnie, a propos Soulharta, ja dostałam Soulharta. No, o, jeszcze piguły od mamusi dostałam. Wiedziała, co wy robicie. Speeddown, dziękuję, spadaj. A ty? Telepils. Wiedziałam, że mnie gdzieś wyniesie. I zapewne Devil Room się mi zdezaktywował, bo mnie go nie weszłam. Najpierw tylko kliknęłam Telepilsa. A miałaś coś takiego na przykład, bo grałem sobie i zdarzało mi się, że na przykład po wygranej z bossem miałem dwa itemy do wyboru. Tak, to kupujesz jak sobie grałem, w sklepie. To tak, w sklepie jest coś takiego, taka karta z karta pytajnikiem. Karta ze znakiem zapytania. Tak. Właśnie nie wiedziałem, co to robi, a później zauważyłem, że po walkach z bossem mam drugi po prostu item. Mhm, to robi. Dobra, wezmę sobie telepilsa, tam tego nie chcemy i idziemy dalej. Yeah, magic mushroom. A co to daje? Skrzynkę, nie chcę skrzynki. O Boże, slota mam. Devil Room, ale kurde nie. Za jakie grzechy. Też byłam w tym, w Devil Roomie, ale tam nie było nic ciekawego. No weź te larwy swoje, zabierz. No i teraz lepiej po tym mushroomie. Większe łzy, ja w ogóle jestem większy. Urosło ci się, mówisz? Dokładnie. Duży chłopak jestem. No. Duży chłopak z dużą brodą? Jezus, żeby mnie tylko nie zgubiło znowu chytry Virios z Krakowa. Bo sobie wszedłem do challenge roomu oczywiście. Też byłam, ale nic ciekawego nie dawali, wiesz? Ja się ze slotem użeram teraz. On co dropuje? On dropuje chyba tylko kartę, nie? No. Judgment. I to jeszcze serduszkowy, wsadź se go. Serduszkowy judgment? Tak, ten diabełek. Bombka. Podejrzanie cicho. Łam! Dobra, przepraszam, nic nie było. Jeszcze będę musiał jakiś na dzwonek ustawić, wiesz? Tylko nagraj mi tak, wiesz, odszumiony w oryginale. O nie, Boże, tylko nie nietoperze na number one. Złośliwe ogniska też potrafią wkurzyć konkretnie. What? Co to jest czarna świeca? O. Nie wiem, kupowałam to parę razy, ale powiem ci, że nie wiem, co to jest. Kurde. I jest jeszcze taka... taki szklana kula z jakimiś cukierkami w środku. Pierwszy raz to widzę. To jest coś z pilsami, ale nie pamiętam konkretnie co. To dobra. Więc ja ci nie powiem. Dlaczego nietoperze znowu? Przecież ja nie lubię nietoperzy. Nice, kolejny bomb. Najfajniejsze jest to, że jak dostaniemy jakiś damage od przeciwnika, to ten przeciwnik się w kartę zamienia. Jest kupą, tak. Czy kaką, przepraszam. Kupa to też kulturalne słowo. No w sumie raz. Szpik kostny mi chodzi. Sugerujesz, żeby zajść do sklepu?
No ja byłem tak. teraz, ale nie wiem, czy się powinien... No kurna, grid na mnie wpadł, no. Skarżone grid... serduszko. Z Isaacowa. To już grida miałaś, ja nie miałam. To o, teratoma. A, te, główki Jezus, teratoma, gridowe. Teratoma to jest ten, który... Pająki wyrzuca. Coś jak fistula, tylko że pająki rzuca. Aż powiem ci, że ja po dzisiejszym dniu nie znoszę pająków. Ej, uwielbiam ten efekt gazu po tych bombkach. Wiesz, że to dziwnie zabrzmiało? Kupa, efekt gazu. No mówię, kaczany odcinek po prostu, no. Przynajmniej nad opisem nie będę musiała się męczyć. Dobra. Ja oczywiście wyruszam na poszukiwanie Secret Roomu. To jest moje nowe hobby ostatnio. Secret Room? Tak. Nie wiem czemu, ale po prostu tak jak miałem wcześniej zboczenie i dalej mam z tymi, z Arcade Roomami. Z tego się nie da. A ja doceniłam ostatnio nawet Arcade Roomy. Jakby nie było, doceniłam. A co? Pewnie trafiłeś jakieś zarąbiste itemy. Nie, Soul Hearty. Ile serduch? I co ja z tym zrobię? Zjedz. Wiem, co zrobię. Jest Offering Room. Okej. Okay. I jest złota skrzynia, a w niej monetki i Soul Heart. Słuchaj, doszedłbyś dalej. Już może do Chesta? Co ty gadasz? Nie. Dobra, to ja mam ambitne pytanie do widzów. Co zrobić, gdzie w Chestie pojawiacie się w tym startowym roomie? Macie cztery skrzynki i jest tak, są takie wielkie drzwi ze złotym kluczem. Jak tam wleźć? Wielkie drzwi ze złotym kluczem. No choćbym chciał, to ci nie pomogę. Jak dorośniesz, to, ci, to tam będziesz mógł wejść. Na razie to nie dla dzieci, wiesz? No. To plus 18 tylko. Może jakiś item trzeba mieć, tak jak Polaroid na przykład? Jak żeby... Nie wiem właśnie, bo miałam już i raz przy sobie 50 kluczy i wiesz, i bombki podstawiałam, no wszystko próbowałam. Task! Poszty w mordę! Task jest fajny. Mordę. Tak, to lata jak porąbany. No ja się z Haskiem biłam na tym. O, w ogóle mam coś takiego jak Hagalaz. Miałeś Hagalaz? Hagalaz? Tak, ta runa taka. Tak. Co ona robi? Ona ma opis Destruction? Chyba nie wiem, tak. Jaki ma opis. To ona niszczy wszystkie... Znaczy, nie jestem na 100% pewien, ale niszczy wszystkie itemy pokoju, które są niszczalne, czyli skałki, czyli te takie... Aha, wyczyszcza ci teren. Tak. Tak jakby. Jej, dostałem range up i od razu lepiej. A idźcie wy. No. Kurde, czasami żałuję, że łzy nie potrafią wypchnąć jakiś itemów. Na przykład mam otoczone kolcami złotą skrzynię. A, no. I oczywiście, ale tak konkretnie otoczone, tak kilka rzędów kolców. A mnie natomiast boli, że nieraz wiesz, jest jakieś przejście, nie? To znaczy masz pokój i na środku jest wysepka, nie? Mordo. I nie możesz tam nic dosięgnąć, bo nie masz latania. Nie, zatłuką mnie, zatłuką. Nie wolno. Nienawidzę tych pokoi, gdzie są te kamienne głowy, i które strzelają. Pokonasz wszystkich, a one dalej strzelają. Oczyściłem już. Okej, nie toperze. Nie toperze mnie gwałcą. Oj, do mnie też się dobrały i nic nie mówiłam. One są creepy. No mówiłam ci, że tak nie lubię. Lecą spoko, wyglądają fajnie. A kurna, potem nagle, wiesz, taki atak dostają i... Bleh. O, mam haska, wiesz? O. Wiesz co, użyłam tej runy, ale w sumie nie wiem, co ona zrobiła. Ja jestem tak zajęta, Hagalaza? Żeby mnie... Tak, żeby mnie nie dopadło dziadostwo, że wiesz... Idź w czortu! W czortu! Bo ja chyba wspominałam, że ja pająków nie lubię, prawda? Tak. No, to właśnie jeden mnie tutaj dojeżdżał. Już mi mucha dojechała, pająk znowu mnie dojechał, trzeci. Biblia! Brać czy nie brać? A, wale, nie biorę. Hardcore!
Dobra, ginąć, ginąć wszyscy. No, do widzenia. O, halo! Żebraczek. A ja mam kupę hajsu. O, już mi tak lepiej. Ja też nie miałam żebraczka. Dobra, tylko teraz... Oj, bo ty chodzisz, zwiedzasz, ja dzisiaj nie zwiedzam. Postaram się jakoś tak rozwalić to wszystko, żeby jego nie zabić. Jest, udało się. Tyle wiem, że aż... Dziwne, że biedny jeszcze siedzi. Au! Na kolca mnie głowa naciągnęła. O, buź, buź, szybko, umarł. No, jaja se robisz? Co ci wyrzucił? No, wyrzucił mi w takim miejscu, że nie mogę zebrać. Treasure mapę. Co za śmieć. Ale zaraz muszę do sklepu pójść zobaczyć, bo chyba bomba była. O nie, tylko nie wy, tylko nie wy, tylko nie wy. O, ja mam taką złotą kakę, zaraz licho. I ucieknę. Złamać. Uwaga, niech któraś kaka mi dropnie bombę. Proszę o bombę. Nie proszę o wiele, o jedną bombę tylko. Jedną marną bombę. Mam 14, chcesz? No i jakie są szanse, że tak dropnie, no, złośliwie? Marne. Dajesz mu pieniądze? No nie ma bomby oczywiście. No fucking shit! Dobra, odkrywam dalej. Słuchaj, a że siebie jeszcze się zapytam tak. Miałeś taki pokój, który on był taki za deseczkami i wysadzałeś go i jakieś, chodziłeś tam? Wiesz co, były jakieś drzwi, widziałem takie zabite dechami, ale nic no. Nie robiłem. Chyba, no ja właśnie... Nie miałem bombek chyba. No ja tam właśnie byłam, nie? Tylko, że tam stoi jakieś łóżko i co jakiś item wypada i tak. Na specjalnie. Oj, tylko nie wy, jak ja was nie lubię, mózgowcy z gościami. No ale ten, odległość mi się już zwiększyła. No i co, nic mnie nie wyrzuciliście jeszcze, super, dzięki. Au, czym ty mnie uderzyłeś? Błagam, niech ktoś dropnie bombę. A, bo ty pilujesz czasami, dobra. Okej. Oczywiście, że nie. Dobra, walcie się na ryj, nie potrzebuję waszej pomocy. A to jest obrażony Wirios, jakbyście się pytali. Dokładnie. Możesz zginąć, dziękuję. Jeszcze ty zginiesz, o tak, idź w ognisko, przysmaż się, kubko. Będziesz kubką z grilla, o. No, do widzenia. Czy to jest... Nie, to jest Lucky Rock. W sumie chyba lepsze jest Lucky Pół. Nie, dobra, kupuję Biblię. Chociaż, chociaż spodobał mi się, kurde. O ten. Jezu! Mam maskę. Jaki cheater od razu? Ja mam maskę, słyszał? Mask of Infamy? Tak. Współczuję. Dziękuję. Ona daleki zasięg jest porąbana, co dopiero jeszcze na bliski. No mi się zasięg troszkę zwiększył, wiesz, bo mam tego. Aaa! Halo dostałam. Mam Gurdiego. Wolałabym Gurdiego, zdecydowanie. On jest fajny. Kiedyś go nie lubiłem, ale to jest, kurde, jeden z najprzyjemniejszych bossów. Nie znoszę też Pipa. Idź, masko, nie dojeżdżaj mnie. O, dobra, już dostała. Została mi sama maska, serce dostało odpowiednio jeszcze. Ta maska zemrze szybko, to ja będę very, very happy. Gra stwierdziła, że skoro brakuje mi bomb, to dostanę co? Dwa klucze. A, maska mnie dojeżdża, maska mnie dojeżdża, ja nie mam jeszcze serc do wzięcia. Jej, są dwie bomby. Majątek. Na kolejnym levelu. Żeś miał na zapas, wiesz? Tak. Wiem, że... O, jest trzecia! Nie, to już jest Shredera. Everybody, dajmy video sobie bomby. Niech się cieszy, chłopak, nie? Wąsrako. Nie, no biegające kupy. Ja też miałam przez tylko... Nawet mnie właśnie dojechała ta kubka. No maska, weź ty się ogarnij, do śmierci już niedaleko. Szczyt obrzydliwości, zostać dojechanym przez kupę. Wiesz co, zdecydowanie wolę kupę od robala. Kupę zmyjesz, a po robalu ten, wiesz, jego pełzający dotyk ci pozostanie w wspomnieniu, nie? Dokładnie, ale wiesz co? Ja mam tak samo, jak na przykład idę i na chodniku jakiś pies walnie kupę,
i potem czujesz ten smród, to potem przez cały dzień się oglądam, czy nie wdepnąłem w to gówno. To wiesz co, ja de facto przechodząc koło kupy chodnikiem jakoś nie staram się poczuć jej zapachu. Nie, ale ja mówię o takim przypadku, wiesz, że się sam prosi o powąchanie? Znaczy, dobra, źle to mówię. Boże, jaki dzisiaj jest śmierdzący odcinek. Fekalny. To u nas każdy odcinek jest fekalny, jak zauważyłam, wiesz? W pierwszym odcinku też. Wypraszam sobie, jest całkiem, no dobra. Półfekalny. Jezu, ja tę maskę długo jeszcze tu będę klepała. Dosłownie bawię się w Wiriosa. Habit. Z matką i z płodem. To jest nie fair, że on sobie gurdy jego ma, a ja muszę się z maską użerać. Ty już jesteś na matce? Z maską. Aha, jest rozumiem, z matką użerać. Tak. What? Krwawe hagisy! Miło. Taka ta gorączka krwotoczna i krwawienie z odbytu. To jest dobry tytuł na horror tandetny klasy. Też. Envy. Kurde, mam wrażenie, że jest mnóstwo tych. O, dobra, idę bawić się w Wiriosa. Arcade? Tak. Nie, bo mi serc brakuje i tak trzeba się dohapeczyć troszkę. No wiesz, jestem taka, że tak brzydko powiem, obesrana z aureolką i dobrze wyglądam. No wiesz, ładne, mów we wszystkim ładnie, nie? Nawet jak jest obesrany i z aureolką. No tak prawie, że... Ale damage up by mi się przydał zdecydowanie. A właśnie, ile ja mam teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć damage'u. A ja nie. Mnie w ogóle tu wszystko dojeżdża, co tylko może. Gdzie wy wszyscy na mnie? Wszystkie pająki. Won. O. Sobie poradziłam. Ale dobrze, że jest naprawiona jedna rzecz. Mianowicie, znaczy? Te kamienne głowy, jak już zabijesz przeciwników, znaczy mówię o tych głowach, które przestają atakować. Wiem. To faktycznie przestają atakować. Aha. No ja nie doświadczyłam jeszcze. Ty kurna, nienawidzę tych takich z rozlaną mordą. I, zwłaszcza jak się zamieniają potem w tych, co kosteczkami rzucają. Tak. Dobra, bo wtedy stoi ci przed twarzą i kostka ci w ryj. Dobra, idę do tego się dohapeczyć. A zaraz, to sobie wysadzimy. No, pół serduszka jest, jest kasa. Ale o, czy bym miała skatola? O! Nie. Nie mam. Aby się przyda. No, serduszko, serduszko poproszę, dużo nie chcę. Spadaj, obraziłam się, wychodzę stąd. Boże, co tu będzie? Zarąbiście. Nie. Jestem fucking debil. O, coś nowego. Użyłem sobie kurna przez przypadek Biblii. Jeszcze powiesz, że jesteś na ostatnim levelu. Właśnie, czekaj. Deps 1, na szczęście nie. A to ja jestem... Czekaj, to gdzie tu gdzieś patrzyło? Necropolis 2. Dobra, to jeszcze sobie pozwiedzam. Jeszcze tyle tutaj przed nami do obejrzenia. A potem jak coś, to widzowie na Wiriosa niech narzekają, że odcinki są za długie. A ludzie narzekają, że są odcinki długie? O, jeden komentarz taki był tylko. To się nie przejmuj. Zawsze się znajdują na coś, kurna, no po prostu... Robić dobrze ludziom. Miałam to skomentować odpowiednio, ale nie skomentuję, bo dziwnie to zabrzmi. Skomentuję ci później, wiesz? Tylko przypomnij. To wolę nie. No jakże śmiało mnie dotknąć. No, właśnie miałam mówić, że serducho poproszę za to. Okej. Okay. Jezu, gdzie tu iść teraz? O! Serduszko dostałam. Może tu. O nie, tylko nie wy, tylko nie wy, tylko nie wy, tylko nie wy, tylko nie wy. O, mam głowę Izaka. Głowę Izaka? Co nadaje? Strzela ze mną.
Faktycznie. Mam w końcu damage up, ja! Jak dobrze. Ile masz teraz damage'u? Czekaj, gdzie to się sprawdzało? Już patrzę. Tym, gdzie masz. Który to jest? Tym, gdzie masz. No to jest ten mieczyk. To mam 4. 5. Ale pewnie wszystkie inne masz więcej niż ja. Wątpię. Dobra, idziemy tu na dół. Nie, tylko nie to, tylko na to. Dobra. To czas się zmierzyć z bossem. Odkryłem wszystko. O nie, tylko nie serca i nie maski. Nie odkryłem tylko super secret roomu. Wypuściłam serca na wolność. Jak zabrzmi? W tym filmie mogłaby zagrać Celine. O, ona jest piosenkarką, nie aktorką. No ale jakby był film, to mogłaby tam zagrać. Albo zrobić piosenkę. Tak. Tak, wypuściłam serce na wolność. Mam magiczny odbyt. Nie pytaj co. Niech żyje odbyt. Magiczne. Buźbusie, tylko nie buźbusie. Co to są buźbusie? Te takie grubasy, co skaczą. O Jezus, też miałem takiego. Ja je nazywałam buźbusie. What the fuck, nie ma nigdzie tych? Nie, tylko nie pijawkowce. Toż ja tu zginę. O, się ocaliłam. Dajcie mi tutaj ten... W ogóle gdzie ja wlazłam? Dlaczego tu nie ma wyjścia? Jezus, chodzę w kółko, potem leveluję kiota. Dobra. Ja chcę serca, bo ja tu nie przejdę tego przecież. To powiedziała ta, co ma 5 serc, nie? Uwolniłaś serca. Zabiłam je. Czekaj. Aha, dobrze. Na górę trzeba pójść. Nie, nie idę do... A nie, pójdę do niego, jest. Wysadzę go. Masz. Masz złotą kakę. Bum. High Priestess to sumuje tupnięcie matki. Tak. Ja więcej Bóg nie mogłeś mi naspełnić! Dlaczego ja z katola nie dostałam? Za jakie grzechy? Co go zabiło? To pewnie ja. No to dobra. O, jest chyba sklep. I zapewne tam będzie Gridziu. A nie co, ma Gridzia. Co to jest łub-łub? To co strzela takim tym snopem światła, nie? Właśnie nie. Taki wygląda jak robaczek jakiś taki, trinket. Co to kurwa jest? A, łzy ci tak pulsuje, że robią się takie wielkie, a potem a, się faktycznie. Zmniejszają. Ty popatrz, nieźle. Już wiem, o czym ty do mnie mówisz. Dlaczego znowu wy za jakie grzechy? Crystal Ball. I runa? Jeszcze nic nie dostałam. W ogóle mam aureolkę i czarną świeczkę na głowie. Jestem nie wiem, czy ten łubłub jest dobry, czy nie. Czy może na przykład Poison Tears? A, wezmę tego łubłuba. I Lemon Party wezmę. Gdzie ten wielki? The Gate! Oj, biednie, biednie. Gate'a nie lubimy. Dobra, ten nie żyje. O, tu jeszcze jeden jest. O, znowu dostałam tego Hagalaza. A są jeszcze w ogóle jakiekolwiek inne? Jeszcze raz? Dostałam znowu Hagalaza. Czy są inne runy? Tak, jest mnóstwo ich. No, 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 come on! Głupek za zarkakę. Jest, poszedł. Rany boskie. Co dostałam? Prawie się posrałem, ale w sumie na tym nie. A ja nic można. Nie dostałam. Jeszcze skaczący piżam muszę. Czekaj, może wejdę sobie... A nie, bo i tak nie mam po co iść do sklepu. Squeezy. Dobra. Ja mam nogę matki. Jeżeli przegram, nie idę od nowa. I prayer card. Które zostawię z bólem. Dobra, itemy kurde wypadają w tym ranie. O, chyba tobie. Necropolis 2. A, dostałam matki. A nie, niech mnie jeszcze raz stuknie, bo ja mam tego. Ja mam Devila jak... Uf, o, dobrze ci tak stara próchwo, no! I zginęła. Wiesz co? Na zakończenie dostałam jeszcze 2 internal hearty. Kurde, to nieźle stoisz. O, mam runę kolejną odblokowaną. A co odblokowało ci tę runę?
No, przejście tego challenge'a. Bo ja już skończyłam tak, by the way. O, żeż ty. To gratulacje. Dzięki. Marudziła cały ten odcinek na itemy, no że takie złe, a przeszła. Do dupy itemy, wszystko do dupy. A potem, no bo... a tak, by the way, to ja już przeszłam wszystko i już robię drugi challenge, jakbyś był zainteresowany. A czekaj, wejdę sobie, aż zobaczę tutaj challenge'a. No ślicznie pokreślam. W ogóle ja nawet w te inne challenge nie gram, żeby, wiecie, mieć taką niespodziankę, nie? Statystyki. Ej, właśnie, kurde, ja też tylko gram z tobą w te challenge. No bo nie możemy wcześniej ich przechodzić, bo musimy na nagraniu. Ale tak o prywatnie to ja sobie nieźle pogrywam. Masz śmierci 81, itemów 269, matka zabita 38 razy, sekretów 85. I co to jest właściwie best streak? To jest ile pod rząd razy wygrałaś? A, no to dwa. Czekaj, endings. Brakuje mi dwóch zakończeń tylko. Wow. I sekret. O, nie będę wszystkich sekretów oglądać. No, dajmy sobie spokój z tym. No, ja sobie już grzecznie posiedzę. Ty teraz do matki już idziesz. Co tam trafiłeś? Na minibossa kolejnego. Wrata, tego co bombki strzela. A, wiem. To ciesz się, że nie super wrata. On spawnuje te, namierzające. Ty, namierzające. Dobra, poszedł do piachu. No nie, no jak zwykle najgorsze przejście prowadzi do bossa. Jakieś z kolcami po prostu zasrane. Ale wiesz co, ja u siebie na przykład zauważyłem, że jak wchodzę do pokoju i są te znikające kolce i jeszcze te naciągające czaszki, te głowy, i myślę, tak, tędy na pewno do bossa. Przejdę trzy pokoje takie i okazuje się, że na samym końcu jest pokój z jedną muszką. I wracaj sobie przez to wszystko i szukaj na nowo bossa. No. Więc to już całkiem. Dobra, już sporo odkryłem. I pewnie to najgorsze właśnie przejście będzie prowadziło do bossa, no. To idź tam od razu, nie szukasz szczęścia. Mi de facto się wydawało, że mam za mało tych serc. Ja mam całkiem sporo serc, ci powiem. Czy nie chcę zapeszać, bo teraz pewnie dostanę kopa zaraz. Ja ogólnie miałam 7 czerwonych i... no, znaczy 7 miejsc na czerwone, a szłam z 5 czerwonymi tym Willem i jednym Soulheartem. To kurde, nieźle. No, ale wiesz, w pewnym momencie zorientowałam się, że mam Evila, to specjalnie dałam się matce kopnąć, żeby damage za to dostała, nie? Z samego serca. Dobra. Ja mam 5 czerwonych. Czekaj, bo musiałem wyczyścić. Mam 5 czerwonych, 1, 2, 3, 4, 5 i pół niebieskiego. No, to wiesz co? Masz 2 razy tyle, co ja miałam. I jest wejście do bossa i mam Biblię. No, to już sobie pograłeś. Okej. Okay. A właśnie, było kiedyś coś takiego w poprzednim Majzaku, że jak wchodziłeś z Biblią na szatana, to ona na niego działała, nie? Nie, to ci dawała damage ogromny. A może to było na Isaacu? Na Isaacu na pewno. Wiem, że na którymś nie wolno było tego używać. Na Isaacu, na 100% na Isaacu. I ja ostatnio weszłam na szatana z Biblią, trzasnęłam i mnie zabiło od razu. No. Drugi challenge z listy zrobiony. Jest. Brawo. Kurde. Nieźle nam Dobrze idzie. Nam idzie. No. No. Teraz musisz się spiąć, bo czwórkę muszę odblokować, bo coraz bliżej, kurde. No, musisz. Masz 2 tygodnie jeszcze na to. Dam radę. No, Polku, mam nadzieję. Więc w końcu się odblokuje 4. I to chyba jest najkrótszy odcinek jak na razie w tej serii. Dokładnie. Tak. I czekamy na rady w komentarzach, jak zwykle. I już mam nadzieję, że już nikt nie ma zastrzeżeń do tytułu, bo już mówię Rebirth, a nie Rebirth. Tak. No. Wirus będzie mówił tytuł, a mi proszę w komentarzach odpowiedzieć na pytanie, jak wleźć w te złote drzwi. Czy to one są w ogóle tylko dla dekoru, czy rzeczywiście można tam wejść? No. Dokładnie. Bo ja nie wiem. Tak. To co, widzimy się zapewne w przyszłym tygodniu, a kiedy, no to musicie obserwować. Tak. No to by było tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.